im wczoraj nie sprzyjała, ale za to humor dopisywał. Studencki korowód przeszedł ulicami Cieszyna w strugach deszczu i zatrzymał się przed teatrem, gdzie odbyła się gala o Skarusie. Tej imprezy nie mogłoby już zabraknąć. Nagradzani są najlepsi, zdaniem studentów, wykładowcy. Jedni są najlepsi w szerzeniu kultury, inni są władcami żartu i zawsze potrafią studentów rozbawić. Jest kategoria o tych, którzy potrafią pomóc drugiemu studentowi. Głosowanie jest na uniwersytecie w tygodniu dla studentów dziennych, no i dla zaocznych weekendowo, więc głosują oba wydziały. Wydział Artystyczny i nasz Wydział Etnologii i Nauk Edukacji. A czy jakieś nowe kategorie, jeżeli chodzi o te Oskarusie, się pojawiły? To znaczy co roku wymyślamy nowe kategorie i redagujemy je odpowiednio do tematu, ale mniej więcej w tych samych tematykach próbujemy się zamknąć w klamrę. Podczas gali studenci dali popis swoich artystycznych zdolności. Nie zabrakło muzyki, tańca i gry aktorskiej. W wydarzeniu tym oprócz społeczności akademickiej udział wzięli zaproszeni goście, między innymi włodarz Cieszyna Ryszard Mazura. Cieszynalia to jednak nie tylko korowód i Oskarusie. W tym roku odbył się również mecz charytatywny na rzecz Domu Dziecka w Cieszynie. Pojawiła się także nowość – bitwa na rap. Rzadko stawialiśmy na rap i nigdy nie było cesarskiej bitwy, teraz jest pierwszy raz i mam nadzieję, że będzie to już tradycja Cieszynaliów. Jest to bitwa freestyle'owa, dajemy temat, dwie osoby rywalizują między sobą i potem oczywiście jest zwycięzca. Miesiąc temu były zapisy, ponad 10 osób jest i to jest taka elita śląska. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.